jesteście u siebie, kochani, bo my jesteśmy u siebie. Program Jesteś u siebie, czyli omawiamy to, co jest dla nas najważniejszego, co można zmienić w swoim mieszkaniu, domu, w ogrodzie, tak żebyśmy się wszyscy poczuli u siebie w domu właśnie stycznie, fajnie i ciepło. I jak zwykle nie jestem sama. Są ze mną moje dwie przyjaciółki, dwie ekspertki, fantastyczne kobiety, które profesjonalnie zajmują się architekturą wnętrz. I zaczniemy od pani numer jeden, czyli pani Izuni Krasińskiej. Witam. I pani, na razie pani, jesteście paniami, pani Aleksandry Laudańskiej, Ola. Laudańskiej, tak sobie napisałam, zobacz. Dobrze. Dzisiejszym tematem naszego programu jest kuchnia. Kuchnia. Kochane moje, powiedzcie, czym dla was jest kuchnia? Nie jako dla architektek, tylko jako dla kobiet. Czy to jest ważne miejsce w domu? Czy to jest miejsce po prostu gdzieś tam odsunięte, gdzie rzadko zaglądacie, bo nie macie czasu? Odpowiedzcie mi jeszcze na pytanie, czy pieczecie, czy gotujecie, czy jecie przy wspólnym stole, tylko bardzo proszę uczciwie. Kuchnia to serce domu, ale ja w nim nie gotuję, tylko mój małżonek może się pogniewać. Wszyscy się spotykamy przy wspólnym stole, jeżeli tylko jest okazja. Tego na tygodniu rzadko, ale w weekendy pewnie jak w wielu domach, jak najczęściej się staramy właśnie zasiąść razem. Co ty, Olu? Dla mnie też, kuchnia dla mnie jest bardzo ważna, nawet nie wiem, czy nie najważniejsza. Ja jestem gotująca, wypiekająca. Przyjmująca? Nie bardzo przyjmująca, bo nie bardzo ale mam warunki. Przyjmujesz dzieciaczki przecież. Ale tak, dzieciaczki no. Okoliczne przychodzą na obiady do moich dzieci, więc dzieci bardzo chętnie dokarmiam naleśnikami i różnymi cudami, więc kuchnia jest rzeczywiście bardzo ważnym miejscem. Kuchnia, serce domu? Tak. Tak, jak najbardziej, tak. To jest chyba jedyny moment, kiedy możemy się spotkać, czyli lecąc po herbatkę szybciutko, jak do nas sąsiadki przyjdą, też wszyscy walą do kuchni. Do kuchni, prawda? Tak. Się siedzi i gada. Tak, tak, wiem, bardziej niż w salonie. Ja wam powiem szczerze, że jak przyjeżdżam do domu, do mojej mamy i taty, do mojego taty, to najwięcej czasu spędzamy w kuchni, słuchajcie. Zdecydowanie. Po prostu jest kawka, jest ciasteczko, jest rozmowa tak. I po prostu przesiadywanie w kuchni, jakby nie było innych w ogóle pokoi w domu, w tak. Mieszkaniu. Powiedzcie tak, oczywiście marzy nam się ogromna kuchnia z jadalnią, tak wszystkie westchnęłyśmy, natomiast realia polskich mieszkań blokowych, chodzi mi teraz o stare budownictwo, to wiecie, te takie po prostu dziesięciopiętrowce, tak, z kuchnią wielkości łazienki. Często ciemne kuchnie też. Ciemne. Jeszcze wąskie, długie. Tak, tak, nieustawne totalnie. Ale powiedzcie mi, czy coś, jeżeli oglądają nas takie osoby, które mieszkają w takich fantastycznych mieszkaniach, czy mogą coś się zrobić z takimi kuchniami? Jak najbardziej. Oczywiście. I w czym tkwi cały problem? Bo ja przygotowując się do dzisiejszego programu, fajne ujęcie było, Sebastianku, może tak zostać, jak chcesz. Przygotowując się do dzisiejszego programu, znalazłam informacje takie, że kuchnia jest pomieszczeniem mokrym. Mhm. Tak. Słuchajcie, jestem wielka. Zdecydowanie. Tak, czyli to po pierwsze. A po drugie, że bardzo ważną sprawą, dlatego żeby nam się w kuchni fajnie żyło i pracowało, jest dobre zagospodarowanie przestrzeni. Ergonomiczne. Ergonomiczne, tak. I to możemy zrobić w każdej kuchni, prawda? Czy ona ma 2 na 2, czy ona ma 10 na 20. dobrze, więc okej, wchodzimy na razie do kuchni w mieszkaniu w bloku. Mała kuchnia. Jaki metraż mniej więcej? No, taki typowy, wiesz, no mieszkanie 53 metry, trzy pokoje. No to mieszkanie mojego brata. No. I to, co on mała kuchnia, tak. Gdzie naprawdę jest ciężko wstawić cokolwiek. Co można z taką kuchnią zrobić? Jak ustawić meble, nie wiem, blaty? Jak to sobie wszystko zagospodarować, żeby było fajnie?
Może powiedzmy Sebastian. O funkcjonowaniu. Jak to my się poruszamy w kuchni, jak przygotowujemy posiłek, to tak, tak to można w książkach wyczytać i w praktyce podpatrzeć. Pracujemy jak gdyby w trójkącie. Najpierw jest lodówka, wyjmujemy z lodówki, przygotowujemy to coś, płuczemy, wyjmujemy, kroimy, przygotowujemy i wrzucamy na kuchenkę. Potem zdejmujemy z kuchenki. Najbardziej pracujemy między zlewem a kuchenką. I tutaj nie szczędźmy miejsca. Jak nam coś nie wyjdzie, to między zlewem a śmietnikiem. Tak, to też jest. Tak. Ale powiedzcie mi, dziewczyny, ja napisałam sobie to wyraźnie. Nie tak jak twoje oleńko nazwisko. Ale dowiedziono, że przy właściwym zagospodarowaniu kuchni czas przygotowania posiłku skraca się o 60%. Tak, tak. A czas gotowania prawie o 30%. Mhm. Wykonujemy mniej ruchów. Kiedy to wszystko jest tak zaprojektowane, że mamy to pod ręką i jest to zgodne z tymi naszymi ruchami, tak logicznie, to wykonujemy wtedy mniej ruchów, nie miotamy się po tej kuchni i nie szukamy jakichś tam rzeczy i nie jest to takie chaotyczne. Dobrze. Co oznacza ustawienie mebli U w kształcie litery U, mhm. w kształcie litery G, jeżeli się orientujecie, i w kształcie litery L? I które jest najlepsze do takich właśnie małych kuchni? Jak to wygląda? To zależy od kształtu mieszkania. Jak przychodzą ludzie z różnymi swoimi rzutami mieszkań, to dobieramy maksymalnie najbardziej ergonomiczne. To trudno powiedzieć, ale jaka jest przewaga w kształtach literki U i G? Bo to jest połączone, mhm. tylko że jeszcze wykorzystany jest jeden. Mhm. Bo mamy jeden ciąg technologiczny. Nie ma czegoś takiego jak przy wyspie, że musimy je z jednego blatu przenieść na drugi. I w tym momencie może nam kapać, różne rzeczy mogą się dziać. Potrzebne są przy wyspie najlepiej dwa zlewy. Przy jednej części i na wyspie. O wyspie będziemy jeszcze mówić. Co jeden ciąg. Kochane, gdybyśmy kolejny program poświęciły właśnie tym literkom i przyniosły, jak najbardziej. Po prostu zilustrowały też tak. to. Zilustrowały, tak, lepiej... nawet jakbyście mogły po prostu wziąć ze sobą wtedy jakieś pisaczki i byśmy pokazały. To jest rzeczywiście ważne, to rzeczywiście jest temat na nawet, nie wiem, czy nie kilka odcinków, bo kuchnia to jest temat rzeka i rzeczywiście... Kuchnia to jest po prostu temat baśń dla mnie. Tak. Dobrze, powiedzcie mi, jak już jesteśmy przy wyspach. Wyspy możliwe tylko, podejrzewam, w domach. Zależy od kształtu, jak się ale nie uda. A nie od wielkości kuchni? Zależy od kształtu. Najczęściej w domach gdzieś tam możemy wielką... Wtedy mamy dużą kuchnię, tak. prawda? I mamy gdzie tą wyspę, tak. no bo wyspa, czyli jakby no taki fragment, nie wiem, blat, zlew, kuchenka, tak? Która jest gdzieś na środku kuchni, ja to sobie tak ale wyobrażam. Ale zdarzyło mi się rozplanowywać z wyspą nawet w mieszkaniu, tylko to był tak specyficzny kształt mieszkania, że akurat to wymusiło sam kształt. W mieszkaniach też się to często robi, jeśli mieszkanie jest duże i wtedy jest ta kuchnia połączona, jest otwarta na salon czy jadalni, czyli jest tak zwany open space. Mhm. A powiecie mi, fajna rzecz? Wyspa, czy? W bloku. Jednak nie. Znaczy może już nie w bloku, bo ja sobie nie wyobrażam. Cały czas widzę oczami wyobraźni kuchnię mojej mamy, gdzie po prostu się wchodzi, meble i tyle miejsca do przechodzenia, tak? I tak to wygląda. No, tam wyspy nie zrobimy, chyba żebyśmy wyburzyli ścianę do drugiego pokoju, tak? I wtedy... To wyburzanie ma swoje zalety, chyba że ktoś jest bardzo nie chce tak zrobić. Natomiast ja właśnie wychowywałam się w takim mieszkaniu, gdzie była taka wąska kuchnia. Niedawno mój brat wyburzył ściankę łączącą z salonem i rzeczywiście wygląda to lepiej i można to lepiej zagospodarować, więc tutaj można by się było pokusić o połączenie tych pomieszczeń i otworzenie kuchni na salon. Mhm. Powiedzcie mi, co jeżeli chodzi o kuchnię zamkniętą i otwartą? Dla kogo dobra? Jakie są plusy? Dobre jakie pytanie. Minusy? I później porozmawiamy sobie jeszcze o jadalni i kuchni. Kuchnia dla otwarta. Kogo dobra, to jest najważniejsze. Mhm. Dobieramy od osobowości i nawyków danej osoby.
Jeżeli są osoby skryte, lubią czystość i dyskrecję, to absolutnie polecam barkiem, chociaż zasłonić te blaty jakąś półścianką, jakimś podwyższeniem, żeby optycznie widzieć osoby dalej w salonie, ale mieć blaty zasłonięte, bo to na blatach zazwyczaj jest przecież mnóstwo przedmiotów. A jeżeli ktoś nie ma żadnych oporów, jest otwartą osobą i uważa, że kuchnia i cała produkcja w tej kuchni to jest tylko coś zupełnie naturalnego i nie ma się czego wstydzić, to jest część życia, to ona może sobie otwierać, ale to nie każdy się z tym czuje komfortowo. Więc a Oleńko, powiedz koszty, bo właśnie dzisiaj jak szukałam materiałów, to przeczytałam, że żeby kuchnia była otwarta, przeważnie ona jest droższa, dlatego że inwestujemy w ładniejsze meble, że tak, inwestujemy tak, tak. w ładniejsze blaty. Bo jeżeli mamy kuchnię otwartą i chcemy, żeby ci goście widzieli, jakie mamy fajne, drogie blaty z jakiegoś tam kamienia, to jest to bardzo, to w rzeczywistości może się to okazać bardzo drogim rozwiązaniem. Rzeczywiście tak. bardzo często taka kuchnia otwarta ma taką funkcję właśnie reprezentacyjną. Mm-hmm. Często gdzieś nawet słyszałam, że w dużych domach to jest tak, że jest taka kuchnia właśnie dla gości, przyjmujemy tutaj drinki i coś takiego, a tak naprawdę taka kuchnia do gotowania to jest druga zamknięta w innej części tego domu. Mm-hmm. Więc no rzeczywiście no tak to jest. To bardziej staramy się, żeby ta kuchnia rzeczywiście komponowała się i żeby fajnie wyglądała, więc no pewnie jest droższa. A powiedzcie mi, co z zapachami? Bo oczywiście, tak. kiedy pieczemy w domu chleb, kiedy pieczemy sernik, moja mama pyszne serniki po prostu. W każdym bądź razie, kiedy pieczemy, kiedy gotujemy coś pysznego i pachnącego, to jest cudowne. Natomiast co, kiedy smażymy przez pół dnia cebulę na przykład? Albo co, kiedy, ale nie wiem, dobry wyziom, bo zamknięta kuchnia też chyba, moje doświadczenia z zamkniętymi kuchniami są takie, zawsze gotowałam cebulę i czosnek, no rzeczywiście jestem taka gotująca ostro i zawsze był ten problem, szczególnie na jesieni, kiedy zapachy się unoszą, wchodzą w ubrania i po prostu trzeba wszystko chować w szafach. Więc co bardziej praktyczne? Co lepsze? Chyba, że są osoby bardzo wrażliwe i to nawet psychofizyczne jakieś, ale tak tam się poczyta w książkach. Są osoby, które tego, jak ektomorfy, one nie zniosą żadnych zapachów w kuchni. Choćby, jak są ektomorfy, mezomorfy, endomorfy. Ektomorfy są najbardziej wrażliwe na hałasy, dźwięki i zapachy. Nie ma bata, trzeba zasuwane drzwi robić. Trzeba bardzo dobre... Tak, bardzo. Okapy pewnego tak, okna. No. To te osoby nie przejdzie, po prostu one muszą, bo one się zamęczą, one nie mogą nawet smażonych kotletów mieć, one, no bardzo. Czyli to też my musimy wziąć pod uwagę, tak, żeby liczyć się z tym, że tak, otwarta to może kuchnia, być to na przykład, nie wiem, przed świętami Bożego Narodzenia zapach ryby smażonej i to jest fajne przez chwilę, natomiast później może być uciążliwe. Dobrze dziewczyny, co z małymi dziećmi? Bo też właśnie wyczytałam, że kuchnia otwarta, jeżeli są małe dzieci, takie biegające, wiecie, malutkie, może być niebezpieczna, wtedy trzeba pomyśleć o zabezpieczeniach jakichś takich, żeby to dziecko tam nie wchodziło bez kontroli mamy, prawda? Wiele wypadków tak. jest takich, że ale na chwilę się spuści z oczu. Jest to fakt? Mit? Mi się wydaje, że mit. Mi się wydaje, że mit. Tak. Mam dwójkę dzieci. Ja mam jedną córkę. I są teraz... Nie wyglądacie. Dziękujemy. Dziękujemy. Ja nigdy nie miałam z tym problemu. Te wszystkie takie ochrony, jakieś takie zasłonki na kuchenkę gazową, takie rzeczy. Nigdy nie było z tym problemu. U mnie też. Jedyny problem, jaki był, to, że kiedyś u babci córka dotknęła, taka była malutka, dotknęła ręką do piekarnika. To był taki stary piekarnik starego typu i ona się oparzyła. No ale takie, że wypadki się zdarzają, to nie uchronimy tego dziecka. Znaczy, wiecie co, ja po prostu nie wiem. Natomiast są piekarniki teraz takie z tymi szybami, które już są bezpieczne i tutaj wtedy nie ma problemu. Nie można otworzyć nawet. A czy wiecie co, ja na przykład, nie wiem, dzieci nie posiadam, natomiast miałam kontakt z ludźmi w moim wieku,
wcześniej dziećmi oczywiście także, które na przykład chodziły z poparzoną buzią, z poparzoną szyją, z poparzonymi tutaj tymi miejscami, ponieważ właśnie ktoś nie upilnował, a ona uchwyciła rączką rondelek jakiś z wodą. To jest kwestia nawyków, znaczy, że te wszystkie rzeczy gorące, szklanki z gorącymi napojami, to tak samo nie tylko w kuchni, ale i w pokoju, po prostu stawia się z daleka, tak żeby dziecko nie mogło dosięgnąć, czy jeżeli jest kuchnia, to oczywiście można zabezpieczyć szuflady, tak żeby się nie otwierały, ale też po prostu można nie trzymać gdzieś na dole jakichś takich rzeczy potencjalnie niebezpiecznych. I ale często, dzieci uwielbiają zabawy w kuchni. Ale jeszcze to jest nie właśnie... bawiłyście się kontaktami, jak byłyście małe? Na pewno każdy z nas próbował. Teraz naprawdę jest cały system. Tak, są zaślepki. O tym ja podejrzewam, że też zrobimy osobny odcinek o tym, jak zabezpieczyć dom, ale tak z głową, to znaczy, wiecie, nie wchodzić do sklepu i kupować wszystkiego, co tylko jest, tylko na co zwrócić jakieś naprawdę uwagę. Jakieś takie podstawowe, najważniejsze rzeczy i tak naprawdę rozmawiać z dzieckiem, być z nim i tłumaczyć. Ja widzę, że to super działa, że dzieci... A jeszcze dodam, że często te poparzenia wynikają właśnie z niewłaściwego ustawienia kuchni, sprzętów w kuchni. Bardzo często nawet ja u mnie w domu, w starym blokowisku, tam nie było możliwości innego usytuowania kuchenki, jak na rogu przy drzwiach, gdzie jak przechodziłyśmy, to strącanie garnków. Tak. Wejście i tutaj stoi kuchenka, bo nie ma innego wyjścia. Tak, tam tak, jest nie gazowa ta rura. Reszta to okno i się nie da jak postawić. I często właśnie w takich domach i mieszkaniach dochodzi do takich wypadków. Raczej jak jest dobrze usytuowane, kuchenki usytuujmy zawsze bardziej z dala od drzwi. Żeby to było tam, już naprawdę trzeba wejść głębiej, żeby dojść do kuchenki. Bardzo niech będzie bliżej myśl. Zlew, niech będzie lodówka, ale kuchenkę dalej. I no właśnie ja na to zwracam uwagę, bo no czasami trzeba zamienić kolejnością nawet sprzęty, tak trochę nieco gorzej, dla większego bezpieczeństwa. I nic się raczej nie powinno dziać. No właśnie. Nawet ludzie jeszcze uciekają z piekarnikami do góry, prawda, w zabudowie, ale jeżeli odpowiedni piekarnik się kupi, nie trzeba uciekać, bo wiadomo, jak w górę się idzie z piekarnikiem, to blatu jest mniej. No, ale też jest to wygodne rozwiązanie, bo nie trzeba się schylać. Więc. Tak, no i czujemy się jak Nigella, prawda, na przykład wyciągając, otwierając sobie ten piekarniczek i tutaj ciasto, prawda, i powiedzcie mi właściwie kuchnia w zabudowie właśnie, fajna rzecz, bardzo czy fajna, praktyczna bardzo, wszędzie, bardzo w każdym mieszkaniu? Fajnie. Tak, tak, bo nie ma zakamarków, gdzie wchodzi brud, blat jest po całości, wszystko jest oslikonowane, czy tam listwami zabezpieczone, jest ciągłość. Przy zwykłych szafkach starego typu to po prostu jest przerwa, po rozsunięciu tych szafek za rok, dwa po prostu... Mamy drogi, mamy różne drogi, ciekawe, pleśnione produkty, tak? Przekryć przez nasz jadłospis przez 2 lat. No ale tak naprawdę właśnie jest tak, że my rzadko mamy sposobność, bo ja nawet nie mówię o chęci, odsunięcia tych mebli. Tak. Są osoby starsze, są osoby z różnymi dolegliwościami, dla których przesunięcie mebla po to, żeby tam odkurzyć, jest raczej niemożliwe. A zwłaszcza kuchenki gazowej, która jest na sztywno podłączona i styka się z meblami. Dobrze, nie mamy kuchni zabudowanej, tak. Mamy stare meble. Czy możemy je jakoś zabezpieczyć, żeby nam tam to właśnie nie wpadało? Blat wymienić na jeden ciągły po prostu. I zasilikonować, tak? Albo listwami zabezpieczyć przy tym. No, i to będzie praktyczne? Na ile to wystarcza? Sam blat, jeżeli laminowany, to jak się dobrze go użytkuje, to można spokojnie, tylko odpowiednią firmę, nie szczędzić na firmie. Nie będę tu podawać, ale po prostu zapytać w sklepie, które są najbardziej trwałe. Nie gładziutkie zupełnie, tylko z jakąś lekką fakturką czy groszkowaniem, bo wtedy nie widać zarysowań. Uciekać o od tych latach, takich Izuniu i Olenko. Porozmawiamy za kilka chwil, bo w tej chwili zapraszamy Was, kochani, na przerwę. Pamiętajcie jednak, że możecie się z nami kontaktować przez naszą stronę na Facebooku. Jesteśmy tam dla Was i możecie tam nam zadawać pytania. Możecie także proponować kolejne tematy naszych spotkań. W tej chwili zapraszamy Was na przerwę, wszystkie trzy.